Cześć, witajcie na kanale techysz.pl i dzisiaj chciałem pokazać Wam inteligentną wagę od Xiaomi. Jest to Mi Body Composition Scale 2, która poza samą wagą ciała wskaże nam jeszcze 13 innych parametrów i pomoże zadbać o tą sylwetkę i utrzymać nas w postanowieniach o pilnowaniu swojej masy ciała. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwyczajna waga. Bardzo ładnie się prezentuje. Szklana tafla powoduje to, że możemy łatwo utrzymać ją w czystości. Do tego mamy tutaj 4 elektrody, które dają nam jeszcze dokładniejszy pomiar naszego ciała. Waga zasilana jest na 4 baterie typu 3A, które według producenta wystarczą nam na około rok użytkowania. Po sprawowaniu z aplikacją otrzymujemy informację, jak poprawnie powinniśmy mierzyć swoje parametry. Przede wszystkim powinniśmy mieć lekkie ubranie, bądź też najlepiej nago. Stanąć na wadze bosymi stopami, żeby nasze elektrody mogły sczytać więcej parametrów z naszego ciała. Wybieramy je jednostkę metryczną, czyli w naszym przypadku kilogramy. Możemy także sprawdzić równowagę naszego ciała. W tym celu musimy zamknąć oczy i postawić jedną stopę na wadze, aby sprawdzić swoją równowagę. Musimy też wtedy uważać, żeby się nie przewrócić. Natomiast wyniki mogą być ciekawe. Ok, zrobimy sobie teraz mały pojedynek. Jest ze mną Kamila. Zobaczymy, kto dzięki tej wadze sprawdzimy, kto ma lepszą równowagę. Jesteś gotowa? Gotowa. Dobra, no to odpalamy. Wchodzimy sobie tutaj w aplikację. Ok, balans. Dobra. No to teraz klikamy na pomiar. Kamila, wchodzisz pierwsza? Dobra. I teraz musisz tak, zamknąć oczy i postawić jedną nogę na środku wagi. I od tej pory zaczyna ci się liczyć czas. Ja ci nic nie będę mówił. Dzięki. No ale musisz wytrzymać. Nie jest to takie wcale proste. Nie jest proste. Zobaczymy, kto ma lepszą równowagę. No, jest nieźle, jest nieźle. Już mi cię. Dawaj, dawaj, dawaj. O, 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 o! Nie mamy tyle czasu w tym odcinku. Nie, no dobra, żartuję. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest, dobra, patrz, 106 i 6. Wow, brawo, dobra, zapisujemy ten wynik. Aplikacja nas pyta, komu zapisać ten wynik. Wpisujemy Kamila. Już mi noga bolała. Tak? No. 106 i 6. Ojejku, dobra. To dajesz. Teraz ja wejdę. Naciśniesz tutaj pomiar, dobra? Nacisnę. O, dobra, to już jest naciśnięte. To teraz, dobra. Tak, to wystarczy, że teraz... Jejku, ja tego nie pobiję teraz. No nie, 106 i 6. Prawda, dobra, jest. Dobra. Ach, dobra. Już nie mogę. Idzie. O nie, to nie jest takie proste. Nie mów nic. Dobra. Nic nie mów. Faktycznie, jak się człowiek uspokoi, tak, i nic nie gada. Tak, mówić, oddychać. A wiesz co, myślę, że to jest super atrakcja na imprezy. Mam szansę jeszcze? Masz. Całkiem sporo. Ale łyda pracuje. Mhm. Okej. Okay. Powiem ci, że byłeś bardzo blisko. No nie! 104,8. No nie, tak niewiele. O nie, ale zobaczcie. Wynik bardzo dobry. Okazuje się, że wynik taki słaby to jest poniżej 5 sekund. Bardzo słaby. Słaby to jest do 13, do 30 to jest średni, powyżej tego jest dobry, a powyżej 74 jest bardzo dobry. Także można powiedzieć, że oboje mamy super. Gratulacje. Tak, koordynacje, dzięki. No, następnym razem poprawię ten wynik. W momencie, kiedy staniemy na wagę, od razu nasz wynik wyświetla się nie tylko na wbudowanym ekranie, ale też na naszym telefonie. Po dokonanym pomiarze aplikacja pyta nas, jak się nazywamy, aby mogła przyporządkować określony wynik do określonego użytkownika. Pierwsze, co wyświetla nam się na początku, to ocena naszej sylwetki. W moim przypadku jest to 97. Otrzymuję takie informacje jak tłuszcz trzewny, który jest w normie, natomiast zbliża on się już tutaj do zwiększonego. BMI na poziomie 21,5, czyli w normie, nie jest ani za niskie, ani za wysokie, ani zwiększone. Tkanka tłuszczowa 16,3%, troszkę niska. No ale cóż, waga mięśni 53,5 kg w normie. Natomiast nie jest to świetna forma. Woda 57,4, również w normie. Białko, podstawowa przemiana materii,
masa kostna, wiek ciała określony na 31, waga idealna 67,9, nie jest ani za niska, ani za wysoka. Dzięki temu, że waga zapisuje nasze parametry w aplikacji Mi Fit, może z nich również korzystać Mi Band, czyli nie musimy podawać mu naszej wagi ręcznie, tylko będzie miał on dokładny pomiar z naszej Mi Body Composition Scale 2. Ta waga może służyć nie tylko nam, ale też innym domownikom, dzięki temu, że możemy ją synchronizować z aż 16 użytkownikami, tak naprawdę możemy też ją udostępnić naszym sąsiadom. Dzięki temu, że możemy używać naszej wagi z dokładnością do 50 gramów, możemy nią również ważyć małe obiekty, nawet o wadze 100 gramów. Mamy tutaj też tryb ważenia dziecka, który polega na tym, że na początku sami musimy stanąć na wadze, która dokona pomiaru. Następnie drugi pomiar wykonujemy już z dzieckiem, które trzymamy na rękach i waga sama obliczy nam różnicę, podając wagę dziecka. Podsumowując, jeżeli szukacie urządzenia, które wskaże Wam nie tylko Waszą wagę, ale też inne parametry takie jak BMI, tłuszcz trzewny czy też wiek Waszego ciała, to Mi Body Composition Scale 2 jest świetnym wyborem. Prezentuje się bardzo ładnie, bardzo dobrze synchronizuje się z innymi urządzeniami, daje jeszcze inne funkcje takie jak mierzenie wagi dziecka czy też pomiar balansu Waszego ciała. Pamiętajcie, że tą wagę, tak jak inne produkty, które recenzujemy na tym kanale, możecie kupić już teraz w sklepach Techwish i na techwish.pl. Linki zostawiam w opisie. Ja zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, żebyście nie przegapili kolejnych nowości. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!